jedziemy od nowa. Jeziorany podcast, witam wszystkich na naszym pierwszym nagraniu. Są ze mną Bartek Szkop, cześć Bartek. Cześć, cześć, witam. Oraz Andrzej Cymorek, cześć Andrzej. Cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Rafał Niewiadomski, postaram się to poprowadzić. Na początku jednak chciałbym przedstawić naszych rozmówców. Bartek, kilka słów o sobie. Cześć wszystkim. Jeśli chodzi o Lakersów, no to pierwszy sezon, który pamiętam mniej więcej, to jest ten sezon pierwszy Shaka i Kobiego. Natomiast z tych rzeczy, które są aktualnie, no to prowadzę fanpage na Facebooku Los Angeles Lakers Poland. Nie Polska, żeby nie mylić. Wcześniej prowadziłem Los Angeles Lakers Polska, ale zostałem z niego wyrzucony. Nie będę tutaj się rozpisywał na ten temat, rozpowiadał. No i co? I ogólnie jestem od paru lat fanem całej NBA, tych Lakersów, więc troszkę informacji myślę, że posiadam. Dobra, Andrzej, powiedz mi, Andrzej Cymorek z Zabrza, powiedz mi kilka słów o sobie i słuchaczom. No cóż, no ja też z Lakersami około 20 lat. Pamiętam, zaczynałem, jeśli chodzi o jakieś działania w sieci ze stroną Lakers, e-basket.pl, czy czasy e-basketu, może niektórzy pamiętają. Później było Lakers.pl, jeszcze parę stron. No i teraz jeziorany podcast, mam nadzieję, na dłużej. Na dłużej. No, ja nazywam się Rafał Niewiadomski, też miałem do czynienia z Lakersami poprzez Lakers.pl czy Lakers.com.pl, który też współtworzyłem. Pisałem też do Zawsze po pierwsze troszeczkę o Lakersach, troszeczkę o strojach, bo to jest taki mój konik. No, zobaczymy. Bardzo też bym chciał, żeby ten podcast zagościł na dłużej i no, zobaczymy, jaki będzie odzew słuchaczy. Natomiast no, przejdźmy sobie już do tematów, które mamy. W Jezioranach działo się bardzo, bardzo dużo w ostatnich tygodniach. W zasadzie to mieliśmy istne trzęsienie ziemi. I tematem głównym, od którego chciałbym zacząć, to jest LeBron James. Chyba byli tacy, którzy w to nie wierzyli, są tacy, którzy do dzisiaj w to nie wierzą i widzę to po wpisach na Twitterze czy na forach internetowych. Andrzej, jak ty to widzisz? Co byś mógł nam powiedzieć na ten temat? No cóż mogę rzec, no niby człowiek się trochę spodziewał, bo to jednak sygnały na temat możliwego przejścia Jamesa do LA pojawiały się praktycznie ponad rok, od kiedy Magic objął klub. No ale jednak do końca tak, dopóki to się nie stało, człowiek jednak nie wierzył, że to się faktycznie może wydarzyć. Tym bardziej, że wszystko przebiegło dosyć no, niespodziewanie, bo w sumie wszyscy oczekiwali, że jeżeli już James do Lakersu przejdzie, no to zaraz będzie wielka sprzedaż młodzieży na weteranów, zespół na tu i teraz, a tu się okazuje, że jest dokładnie odwrotnie. No i myślę, że też nie wszyscy tutaj się do końca przemienili i doszli z tym do porządku dziennego. No ale cóż, no na pewno jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, podekscytowany. No, myślę, że poważna koszykówka wraca do... Jesteś Andrzej? Jestem. No dawaj. Mówisz, że poważna koszykówka powróciła. No właśnie, to jest niesamowite, bo do tej pory tak naprawdę LeBron nie zabrał nawet głosu na ten temat, nie wydał oświadczenia, wydała jego firma, która z nim współpracuje, jego agent tak naprawdę wydał oświadczenie, że LeBron dołączy do Lakersów. Teraz dopiero wczoraj był pierwszy wywiad, który został przeprowadzony. Ja się przyznaję bez bicia, że jeszcze nie miałem okazji przesłuchać tego wywiadu, tylko widziałem na Twitterze jakieś tam pojedyncze zdania. Natomiast chyba to, że nie chce ruszać młodzieży, że w nią wierzy i że to nie ma być tak jak w Cleveland, gdzie pozbyto się praktycznie wszystkich młodych, oprócz Kyriego, za graczy doświadczonych, to chyba dobrze wróży. Jak najbardziej, pokazuje, że to nie jest obiekt krótko, nie patrzy LeBron krótkofalowo na ten cały temat, nie chce kończyć kariery za 2 lata, tylko myśli o tym, żeby ten klub był walczył o tytuł przez, no myślę, 4-5 lat, może dłużej, praktycznie do końca jego kariery, tak? Nie chcę za wszelką cenę wygrywać, walczyć z godem z tej tu i teraz, tylko chcę stworzyć coś, co będzie miało jakąś ciągłość, będzie na topie przez dłuższy okres czasu i być może po drodze parę tytułów w ten sposób wpadnie. Bartek, powiedz mi, jak ty to widzisz? Był to dla ciebie szok w ogóle, że LeBron jednak wybrał Lakersów?
To znaczy wielki szok to nie był, no bo tam się mówiło najczęściej o tych, o Lakersach, o Filadelfii, gdzieś po drodze o Houston. Natomiast te Lakersy wydawały się najbardziej prawdopodobne, bo przychodził tutaj jako jedyna gwiazda do Houston, gdyby doszedł, byłby trzecim ball handlerem obok Chrisa Paula i Jamesa Hardena, więc nie wiem, jakby to mogło wyglądać. I też pokazuje to fakt, że podpisał ten czteroletni kontrakt, więc chce tutaj zostać, chce coś zbudować w Los Angeles. I myślę, że Magic też by się inaczej zachował, gdyby LeBron podpisał ten kontrakt na jeden rok. Wtedy myślę, że byłby bardziej aktywny wśród wolnych agentów. Może spróbowałby wyciągnąć wtedy Kawaja, za którego jest młodzież młodziaków. Tak to wierzę, ma czas, bo jeżeli nie teraz, to może w przyszłym roku. A też tych wolnych agentów będzie więcej na rynku, nie będzie trzeba wymieniać młodzieży w tym czasie. Natomiast ja się boję jednego, bo przez całą karierę tak naprawdę do LeBrona, do drużyny, w której grał LeBron, nie przyszła żadna wielka gwiazda. Jak grał pierwszy raz w Cavsach, później jak przyszedł do Miami, no to tam już Wade i Bosch byli na miejscu. Nikt wielki do Miami wtedy nie doszedł. Później po powrocie do Cavs też żadnej wielkiej gwiazdy nie podpisali. Mało tego, Irving uciekł tego Cleveland i gdzieś tam mówił, że nigdy nie chciał tego Jatesa w Firesach. Także ja się boję, że nawet w przyszłym roku może być ciężko jakąkolwiek gwiazdę. Ewentualnie może to być Kawhi, bo Kawhi też nie jest gwiazdą, która chce być na pierwszych stronach gazet od razu. On może być taką drugą opcją w cieniu właśnie. Czyli właśnie pierwszej gwiazdy. No a co do tych kontraktów, no to Magic się zabezpieczył, no bo wszyscy tak naprawdę podpisali ten kontrakt jednoroczny. Mi się wydaje, że na przyszły sezon, po dobrym tym sezonie, może zostać Lance Stevenson, bo on może tak naprawdę tą drugą piątkę zerową prowadzić na parkiecie, bo jest za dziurem strasznym. Ja chłopa uwielbiam. I oprócz tego, no nie wiem, czy wiecie, czy się zorientowaliście, ale tak naprawdę w przyszłym sezonie w Lakersach będą tylko dwa gwarantowane kontrakty dwóch największych gwiazd tak naprawdę ligi, czyli LeBrona i Luola Tenga. Nie wiem, jak na to patrzycie. Ja w ogóle przestałem liczyć. Zapomniałem, że jest coś takiego jak Luol Deng i myślę, że poleci prawdopodobnie w tym sezonie albo w off-season, w przyszłym sezonie, co pewnie może nam, chociaż dzisiaj to już nie jest takie oczywiste, ale być może spowoduje jego kontrakt, że będzie nam łatwiej pozyskać inną gwiazdę, która będzie miała kontrakt. No właśnie, Jendras, powiedz mi. Czy ty się nie obawiasz tego, że do LeBrona nikt nie dołączy? W sensie inna gwiazda. Powiem tak, nie spędza mi to snu z powiek. Bartek mówi, że nikt nie doszedł. No jak to, ale Hughes, Cleveland, legendarne wzmocnienie Cavaliers 10 lat temu. Kendrick Perkins też, nie? Tak, nie, ale tak poważnie powiem tak. Okej, nie doszli, ale też ile razy kluby LeBrona miały faktycznie pieniądze na takich zawodników, żeby poszaleć nawet dwóch agentów. Nie kojarzę jakiejś sytuacji, żeby faktycznie klub Jamesa miał pieniądze i gwiazdy ten klub olewały, tak jak na przykład to było z Lakersami, z Aldridge'em, z Antonem, kiedy po prostu zawodnicy ewidentnie no, olewali Lakersów, tak? Tutaj takich sytuacji nie kojarzę, bo też nie byli graczem na rynku wolnych agentów, nie były te kluby. Bądź co bądź, Kevin Love, gdyby nie chciał zostać transferowany do Cleveland, to pewnie by nie został transferowany do Cleveland, że on nie chce, nie podpisze kontraktu nowego i pewnie został wynieść, albo poleciał gdzieś indziej. Tak samo Bosch i Wade, myślę, że wiedzieli, że LeBron do nich dołączy. Natomiast no, na pewno gra w cieniu takiej legendy nie jest łatwa, nie jest dla każdego. Bo to ten własny zespół, jak Kali, chce być liderem, chce budować własną jakąś własne legacy, własną historię, no ktoś taki pewnie będzie chciał prędzej czy później z tego cienia wyjść. No, tak samo było z Kobe, też było trudno tak wokół Bryanta, który był żywą legendą Lakers jeszcze jak grał. Więc może tak być, że nie każdy będzie się pałał do tego, żeby grać wokół Jamesa. Jednak wydaje mi się, że taki rynek jak Los Angeles, silny klub, z perspektywami, z młodymi zawodnikami, grający, mam nadzieję, fajny zespół w basket, bo jednak mający zawodników, którzy grają szybko, zespołowo, ball, Lonzo ball, co by nie mówić, to taki styl narzuca gry, że faktycznie
piłka się nie klei do niczyich rąk, każdy dostanie okazję, każdy może się pokazać. I wydaje mi się, że to wszystko, plus charyzmatyczna postać Magica, który jest naprawdę pod tym względem chyba jedną z najbardziej charyzmatycznych liderów za sterami. Myślę, że ktoś się skusi, tak powiem. Nie wiem, czy to będzie Leonard, czy to będzie ktoś inny, może nazwisko mniejszego kalibru, ale no nie wiem, żeby Lakersi do rok skończyli z pustymi rękami. Jeszcze jeśli mogę dodać, to tutaj się zgodzę z Andrzejem w 100%. Natomiast nawet gdyby już żadna gwiazda taka większa nie dołączyła do Lakersów, to ja liczę na to, że w ogóle Brona, ta młodzież, która już jest, rozwinie się dużo bardziej niż do tej pory, bo wielu mówiło, czy Ingrama porównywali do Duranta młodego, czy to w Seattle, czy w Oklahomie. No ale też Ingram nie miał się przy kim rozwijać. No, miał się rozwijać przy Dengu, przy Mozgowie, czy innych takich gwiazdach w Lakersach, które ostatnio były. No ale też trzeba sobie patrzeć, jakie Durant miał w swoim drugim, trzecim sezonie statystyki, a jakie ma Ingram. To też jest inna klasa zawodnika. A wracając jeszcze do Kawhi'a, to mam takie wrażenie, że jeżeli Lakersi naprawdę wyjdą do niego z propozycją w przyszłym roku, to nie wiem, co by się musiało stać w Toronto, żeby on tam dostał. Bo jeżeli ja bym miał do wyboru lepić cały rok bałwana, rzucać się mieszkami i siedzieć w kawiarni w ciemnym, a grać basket na plaży z LeBronem, spotykać gwiazdy w Hollywood, no to raczej bym tego Toronto nie wybrał. Ja się cały czas zastanawiam, na ile Kawhi to jest wymysł mediów, Kawhi w Jezioranach, a na ile jest to koncepcja tego gracza, bo przykład Paula George'a nam pokazał, że to nie do końca jest tak, że zawodnik, który powie wcześniej, że chce pójść, tam trafi. Chociaż z drugiej strony z Paulem George'em sytuacja była bardzo skomplikowana, ponieważ tutaj bardzo mocno mieszał jego agent, który ma na pieńku z Pelinką, i to dlatego tak naprawdę dzisiaj nie ma w Lakersach ani D'Angelo Russella, ani Juliusa Randle'a. To byli klienci Minca, tego samego agenta, który reprezentuje prawa Paula George'a, i to był jego plan, żeby umieścić tych trzech graczy w Jezioranach. Dzisiaj tak naprawdę rozchodziło się chyba o to, że niepodpisanie kontraktu z Juliusem Randle oznaczało, że Paul George nie pojawi się w Lakersach, i chyba Lakersi już to wiedzieli bardzo dawno temu. Natomiast ja się zastanawiam, na ile LeBron tak naprawdę potrzebuje tej gwiazdy, bo on pokazał w Cleveland w zeszłym sezonie, że wystarczy dać mu czterech gości na boisku i on z nimi awansuje do finałów NBA. Dlatego uważam, że wsparcie, które ma w Lakersach, jest dużo fajniejsze i perspektywiczne niż to, co miał w Cleveland. I być może ten Kawhi to wcale nie jest plan Lakersów. Być może chodzi totalnie o innych zawodników, którzy są na radarze. Macie takie wrażenie? Andrzej? Myślę, że nie wiem, czy jest to Kawhi, ale jestem przekonany, że Magic będzie chciał wprowadzić duże nazwisko. No bo to jest Magic, to jest Los Angeles. On patrzy przede wszystkim na to, żeby wprowadzić gwiazdę. Tak samo jak robił Jerry Bass, a Magic wiadomo, uczył się od Bassa. Więc myślę, że na pewno Magic będzie chciał wprowadzić duże nazwisko. Być może już coś wie, czego my nie wiemy, dlatego tak wypowiada się, tak jest taki pewny siebie w wypowiedziach. Jeśli chodzi o Leonarda, to moją w sumie podstawową obawą jest inny Jerry, nie Jerry Bass, a Jerry West, który jest za miedzą w Clippersach. Trochę już staruszek, ale kurczę, no, w kwestii konkurencji, determinacji w prowadzeniu kogoś takiego jak Kawhi, nie lekceważyłbym go, mimo że to nie jest ten sam rynek, nie jest to ta sama marka, ale West na pewno bardzo chciałby wygrać rywalizację z Lakersami, dobić z Lakersom i zgarnąć takiego zawodnika, tym bardziej, że według różnych doniesień tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, które są prawdziwe, ale no, rzekomo Kawhi jest otwarty też na grę w Clippersach, niekoniecznie zależy mu na Lakersach, więc tego zagrożenia mu nie lekceważył na pewno. Natomiast ja jestem spokojny. Przyszłoroczny rynek wolnych agentów jest bogaty. Fakt, że dużo klubów będzie miało pieniądze, więc może być znowu istne szaleństwo, istne Eldorado. Ale trochę to jest nazwisk jest, więc jeżeli nie Leonard, to może Jimmy Butler, może Clay, chociaż nie sądzę, żeby Clay opuścił Warriors. A mam mniejsze nazwiska, na przykład dla mnie bardzo doceniany Chris Middleton z Milwaukee, który byłby tutaj też świetnym dopasowaniem. No nie jest takie sexy nazwisko jak Leonard, ale no, przykład rzuciłem, bo też bardzo dobry zawodnik, który na pewno zaraz miał pod uwagę, zakładając Boston w młodzieży, też stworzyłby bardzo fajną ekipę.
I tak jak powiedziałeś, no, LeBron nie musi mieć tej drugiej gwiazdy, żeby wygrywać. Myślę, że ta młodzież, nawet jeżeli tu nie ma kolejnego Duranta czy Karego, tylko solidni starterzy, to ten zespół i tak może być mocny, może nie na tyle mocny, żeby wygrywać, pobić Golden State, ale żeby być na takim poziomie właśnie w czołówce, to jak najbardziej. Mnie się właśnie wydaje, bo doskonale pamiętam debiut Lonzo Balla w Summer League i doskonale pamiętam, jak LeBron James ze swoją świtą pojawił A. się na jego pierwszym meczu. I pamiętam doskonale, jak kamera go pokazywała. Może nie tak często jak ostatnio, gdy pojawił się w spodenkach Lakersów, ale LeBron był zafascynowany Lonzo Ballem. Mocno reagował na każde jego podanie, na czytanie gry. Widać było, że ja właściwie wtedy sobie pomyślałem, że kurczę. Że Lonzo Ball może jest nielubiany wśród kibiców, ma wielu hejterów przez jego ojca i tak dalej, ale jeżeli chodzi o zawodników NBA, zauważcie, że za Lonzo Ballem wielu się wstawiło w zeszłym roku. Pamiętam doskonale, jak byli pytani właśnie jego ojca i tematy związane z LaVarem Ballem. Natomiast nie pamiętam, który to zawodnik już powiedział. Nie wiem, czy to przypadkiem nawet nie był też LeBron, który powiedział, że on nie miał ojca. Że Lonzo Ball ma ojca, jakiego ma, takiego ma, ale ma tego ojca i to ojciec stoi za tym, że on dzisiaj gra w NBA. Natomiast on nie miał ojca i on mu zazdrości tego, że nie rozumie tej nagonki na jego ojca, bo zazdrości mu tego, że on ma tego ojca, jakiego by tam nie miał. I tak się zastanawiam, czy już wtedy LeBron przypadkiem nie wiedział, że on za rok wyląduje w Lakersach. Te wszystkie ruchy wskazywały na to, że Lakersi szykują się na to, bo to czyszczenie Salary, zrzucenie D'Angelo Russella z mózgowym, pozbycie się kontraktów w trakcie sezonu Clarksona i Larry'ego Nance'a, to wszystko nie było przypadkowe i myślę, że już coś tam było na rzeczy i Lakersi szykowali się chyba na ten ruch, bo nie chce mi się wierzyć, żeby tak Magic ryzykował. Znaczy, z drugiej strony, czemu nie? Tak? Czemu nie? Ale. To chyba był plan, który od jakiegoś czasu gdzieś tam funkcjonował w głowie LeBrona. Fajnie, że tak się skończyło, jak to się skończyło. Natomiast to, co powiedział teraz LeBron dzisiaj w nocy, co to gdzieś tam złapałem, to jest chyba szalenie istotne, że on wierzy w tych młodych zawodników. On wie, że z Brandona Ingrama będą ludzie, że on jeszcze potrzebuje czasu. To samo z Lonzo Ballem. I myślę, że to jest tutaj bardzo kluczowe i bardzo dobre dla tych młodych zawodników, że nie czują takiej presji. No to chyba totalnie inaczej i totalnie inne podejście niż to, które było w Cleveland, kiedy na dzień dobry zażyczył sobie tego, żeby pozbyć się Wigginsa, Bennetta i kilku innych tam młodych zawodników. Więc myślę, że to jest chyba dla nas szalenie ważne. Powiedzcie mi, jaką rolę widzicie LeBrona w tym zespole? W sensie, dużo się mówi o tym, że będzie grał na centrze. Jak wy to widzicie? Bartek? To znaczy jeszcze się wracając do tej presji, o której mówiłeś, to jeżeli będzie na kimś presja, to tylko na LeBronie. No, nikt nie będzie teraz stawiał presji na Kuzmie, na Lonzo, chociaż może trochę bardziej, czy na Brandona Ingrama. I tak samo mówiłeś o tym, że LeBron tak naprawdę z czterema facetami obok siebie wszedł do finału. Ja bym powiedział, że on miał trzech facetów obok siebie i J.R. Smitha, no bo to jest inna liga. On po prostu ich władował do plecaka i wszedł z nimi do finału. Ale jeżeli chodzi o tą rolę LeBrona w tym sezonie, to myślę, że w kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu spotkaniach on wystąpi na tym centrze i oni będą chcieli tym pokazać, że szukają klucza na Golden State Warriors. Jeżeli nie w tym sezonie, to może w przyszłym, bo w tym sezonie to monopol na mistrzostwo na Golden State, to bez dwóch zdań. Co do tych jeszcze wolnych agentów i do roli LeBrona, to ja tak żartem w sobie powiem, że w przyszłym roku wolnym agentem też będzie Kevin Durant. I jeżeli w tym sezonie Warriors zdobędą ten trzeci tytuł z rzędu, to albo Kevin Durant zostanie, podpisze wieloletni kontrakt w Warriorsach i będzie chciał stworzyć tą dynastię w Golden State, albo będzie chciał szukać nowych wyzwań i tym nowym wyzwaniem może będą Lakersi z LeBronem. Tym bardziej, że ostatnio bardzo, bardzo fajna decyzja LeBrona właśnie o dołączeniu do Jeziorowców. Co z tego będzie, zobaczymy. No, na pewno w tym sezonie rola LeBrona będzie taka, żeby pokazać tym młodym zawodnikom, jak powinni się zachowywać, jak trenować, no bo nie mieli takiego mentora przez ostatnie lata. I Magic też ma głowę na karku, no, to jest biznesmen z krwi i kości. I mi się naprawdę bardzo podobało zakontraktowanie Rajona Rondo, bo ten chłop
To jest tak naprawdę, od niego może się uczyć Lonzo Ball, bo to są dwaj bardzo podobni zawodnicy. Magic mówił o tym, że w tamtym sezonie Lonzo nie miał tak naprawdę takiego mentora dla siebie, kogo mógłby się uczyć. No bo co, bo od Isaiah Thomasa w połowie sezonu mógłby się czegoś uczyć, no to by było niepoważne. A Rajon jest takim typem zawodnika właśnie jak Lonzo, czyli pierwsze co robi to szuka wolnych przestrzeni, szuka zawodników. Nie stawia na pierwszym miejscu punktowania, tak jak chociażby Isaiah. A przy Rajonie myślę, tym bardziej przy tym, jak inteligentnym facetem jest Rajon, to Lonzo może się wiele nauczyć. Andrzej, powiedz mi, a jak ty to widzisz, w sensie granie LeBrona na piątce? Ja wiem, że to będzie ograniczony czas, około 20 minut meczu, może 15, że oni nie od samego początku z tym wystartują, ale mówi się o tym, że w trakcie sezonu zobaczymy taki deadline up Lakersów złożony z LeBrona na centrze, kilku skrzydłowych. Jak ty to widzisz, powiedz mi? A tutaj cofnę się do roku mniej więcej 2005 bodajże, kiedy swoistą rewolucję prowadził Mike D'Antoni, który zszokował wszystkich grając z Phoenix niskim składem, praktycznie z jednym wysokim, Stoudemirem i czterema graczami obwodowymi. Wszyscy pukali się w czoło, koszykarscy puryści, którzy mówili, no jak, jeden wysoki, kto tam będzie zbierał, kto tam będzie bronił, przecież Padre i powiedział, no rebounds, no wings. Na pewno odpadną w pierwszej rundzie z pierwszym lepszym Memphis. No to pan Memphis zostało do zera wtedy. I o co chodziło? Chodziło o to, że D'Antoni stwierdził, że on będzie grał swoimi pięcioma najlepszymi zawodnikami jednocześnie, niezależnie od ich pozycji. I to jest w sumie podobny kierunek, tylko Lakersi posuwają się w tym jeszcze dalej, czyli już praktycznie żadnego klasycznego wysokiego w tym momencie w niektórych zestawieniach może nie być. I tu nie tyle bym powiedział, że LeBron będzie go na centrze, to Lakersi będą grali bez centra, po prostu będą grali pięcioma graczami najlepszymi w swoim składzie, no bo w tej chwili najlepsi wysocy to Kuzma i LeBron w Lakersach, no w odwrotnej kolejności oczywiście. No i tu ta piątka, w której praktycznie najniższy zawodnik ma ile? Niecałe 2 metry wzrostu, wszyscy mają długie łapy, wszyscy mogą praktycznie bronić kilka pozycji. Jedyne czego brakuje to trochę siły, masy graczom jak Ball czy Ingram. I tu jest też, myślę, chęć nie tyle podążania za Golden State, co jakiegoś pójścia, wyjścia przed szereg, wyznaczenia nowych trendów, czyli to bycia pionierem, jak Lakersi byli kiedyś za czasów Westa i Bassa, a kim przestali być, kiedy w ostatnich latach próbowali bezskutecznie ściągać postarzałe gwiazdy, a skończyli z dęgiem mózgowym. Ja myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie na pewno. Myślę, zastanawiam się, jak to będą inni bronić przeciwko takim piątkom, bo ludzie zastanawiają się, oj, że LeBron jest za mały, że Lakersi obędą pod koszem. No dobra, ale co, jak kogo będzie krył na przykład, nie wiem, Rudy Gobert w takiej piątce, kogo będzie krył Karl Towns, kogo będzie krył Joel Embiid, no kogo? Jedna szansa chyba taka, to puścić ich na Bola i że Bol będzie dalej podłuchał trójki. Więc myślę, że tutaj bardziej rywale będą musieli do tego dostosować, aniżeli Lakersi będą się ma musieli martwić tym, jak będą bronić przeciwko wysokim. Więc na pewno jest to projekt ciekawy. Myślę, że będziemy go oglądać całkiem sporo, choć nie pozbawiony znaków zapytania. Podstawowym jest takim, że pod koszem brakuje moim zdaniem trochę defensorów. Bo jak wiemy, LeBron lubi sobie troszkę odpocząć w sezonie zasadniczym. O to trudno go wymienić przy takich obciążeniach. Kuzma niestety był raczej słabym obrońcą do tej pory. I no szczerze mówiąc, pamiętam, gdyby tu był jeszcze Julius Randle, to bym czuł się o wiele spokojniej o ten projekt. Bez niego, no nie wiem, jak w pewnych sytuacjach przeciwko silnym rywalom ten zespół będzie sobie radził w defensywie. To mam podstawowe obawy. Ja myślę, że plan jest chyba taki, żeby w trakcie sezonu dodać jeszcze jakiegoś wysokiego, który zrezygnuje z gry w innym klubie i będzie szukał tytułu. I niewykluczone, że w ten sposób Lakersi otrzymają praktycznie za darmo jakiegoś doświadczonego zawodnika za minimum. Natomiast co do tego niskiego składu, ja chcę zauważyć, że Lakersi mają chyba taką grupkę niskich zawodników na pozycjach 1-2, którzy są jednymi z najlepszych zbierających na swoich pozycjach, bo zarówno Lonzo Ball, Rajon Rondo, Josh Hart, Caldwell Pope, jeszcze jest, kto tam jeszcze jest? No,
To są gracze, którzy są niscy, ale oni mają świetny wskaźnik zbiórek. Oni świetnie zbierają, ponadprzeciętnie zbierają jak na swoją pozycję, na której grają. I myślę, że te zbiórki, których nie będziemy mieli od centra, które jest od zbierania, będziemy mieli praktycznie na wszystkich pozycjach, bo te braki, no naprawdę, to są zawodnicy ci mali. Josh Hart chyba nawet w zeszłym sezonie miał kilka spotkań z double-double, gdzie kończył z ponad 10 zbiórkami, więc myślę, że o te zbiórki możemy się nie martwić. Bardziej się martwię tylko o to, że nie będziemy mieć wystarczająco talentu na obwodzie, w sensie nie będziemy trafiali na tak dobrym procencie trójek, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Ponieważ no Lonzo wiemy jak rzucał, Rondo troszeczkę się poprawił, ale już jest lepiej. Josh Hart świetnie rzucający za trzy. Zresztą, no właśnie, Josh Hart. Dla mnie to jest taki typ na ten sezon. Ja go widzę w pierwszej piątce. Nie wiem, po tym co pokazał w Summer League, po tym jak przypakował, po tym jak wjeżdża pod kosz na kontakcie, jak kończy endwany. Dla mnie to jest zawodnik, który wygryzie z pierwszej piątki Pope'a. Jak też macie podobne odczucia? Ja bym jeszcze chciał jedną rzecz dodać do tego, co mówiłeś, Rafał, o tym, że mamy dobrych zbierających na obwodzie. Zgadzam się, nie tylko, że wszyscy dobrze zbierają, ale każdy z tych zawodników w tej prognozowanej niskiej piątce z Jamesem na środku, każdy z nich pod górce może sam prowadzić kontrę. I to jest też to, że praktycznie no, rywale nie będą mieli chwili oddechu, bo tu w każdej sytuacji będzie po prostu szybka piła do przodu i kontratak. Natomiast jeśli chodzi o Twoje pytanie, możesz przypomnieć, o co pytałeś? O Josha Harta, o Josha Tak, Harta. dokładnie. Nie, ja jestem wielkim fanem Harta. Praktycznie jeszcze od kiedy go wybrali w drafcie, bardzo cieszyłem się, że go ściągnęli. Tak, jak najbardziej uważam, że ma szansę wygrać z Caldwell-Pope'a. Myślę, że tutaj też w zeszłym sezonie ten problem mógł wcześniej trochę urwać, ale tu też dochodziła kwestia agenta. Jak wiemy, agentem Pope'a jest Rich Paul, agent Jamesa. I Caldwell Pope też nie pośrednio wygrał w kolorze w rekrutacji LeBrona, ponieważ no, dzięki temu, że był Lakerem, Magic czy Jimmy Buss mogli się legalnie kontaktować przez cały rok z Richem Paulem, więc mogli już urabiać, budować grunt pod przyszły, tak powiem, interes. I rekrutować Jamesa, więc myślę tutaj też Caldwell Pope dostał trochę minut, tak powiem, z urzędu dzięki temu. I też pewnie dzięki temu dostał też te 12 Tak, milionów na sezon. to jest... Natomiast ja uważam, że jak najbardziej Josh Hart może być graczem od połupa już w tym sezonie lepszym. Szczerze mówiąc, były takie momenty rok temu, że już myślałem, że jest od niego lepszy. Już tak uważałem. On ma wszystko w zasadzie, czego potrzebujesz od takiego playera w silnym klubie. On potrafi bronić kilka pozycji. Jest rewelacyjny w obronie na switchach przeciwko wysokim. W sposób tak silny, ma nisko położony środek ciężkości, trudno go przepchnąć. Ma rzut, teraz dodał minięcie, teraz dodał rzut po koźle. Już nie tylko jest catch and shoot, teraz potrafi zrobić parę kodów, zrobić jakiś step back, rzucić trójeczkę w przed obrońcy. Świetnie mija, wykańcza pod koszem, zbiera. No i powiedzmy trzyma się swojej roli, tak? Nie wychodzi z niej, nie podejmuje jakichś głupich decyzji, wiele zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest młodym zawodnikiem, nie podpala się. Wydaje mi się, że to jest idealny element właśnie drużyny, która chce walczyć o wysokie ceny. I jest pracowity przede wszystkim, ponieważ A. Magic Johnson na zakończenie zeszłego sezonu w kwietniu spotkał się ze wszystkimi młodymi zawodnikami Lakersów. Jasno dał im do zrozumienia, że oni mają mieć swoje playoffy tutaj w sali treningowej. I faktycznie wszyscy od kwietnia ostro zasuwali na siłowni, na hali. I te efekty teraz widzieliśmy u Josha Harta, więc pozostaje mieć nadzieję, że pozostali młodzi gracze jak Kuzma, Ball, Ingram też poczynili takie postępy. Bartek, słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Lakersi podpisali nowy, no, generalnie przejdźmy teraz do nowych nabytków Jezioranów. Mamy JaVale McGee, mamy Stevensona, Rondo i Beasleya. Powiedz mi, co ty sądzisz o tych nowych nabytkach? Znaczy ja już 2 razy chciałem zacząć od Joshu Harcie, ale mi To bardzo dawaj, dawaj, dawaj. myślałem, że mi Dawaj, przerywacie. spoko, wracamy do Josha Harta, dawaj. Nie, ja tylko jedno zdanie powiem, bo mówię, czy będzie w pierwszej piątce. On musi być w pierwszej piątce, bo mi tutaj jest w pierwszej piątce, więc myślę, że będzie niezły przyjemnie. A co do tych nowych nabytków, no ja jestem cholernym fanem Stevensona. To, co ten chłop robi, jak on broni przeciwko LeBronowi w tych playoffach, które teraz były,
jakie oni w ogóle mają stosunki ze sobą do tej pory, jakie mieli. To jest kot dla mnie. To jest facet, który myślę, że będzie prowadził drugą piątkę Lakersów w przyszłym sezonie. I jeżeli chodzi o te nowe nabytki, to wielu ludzi się śmieje, że to będzie Memphis. To może być Memphis. Myślę, że w przyszłym sezonie będzie specjalne wydanie co tydzień Shaquille Full Lakers 20. Ale jeżeli chodzi o te nowe nabytki, to ja myślę, że nawet jeżeli w jakimś meczu nie będzie im szło w wynik, to oni mogą wygrywać mecze, że tak powiem, za przeproszeniem, typowym wkurwieniem. Bo jak zobaczę Lensa, zobaczę LeBrona, Rajona Rondo, którzy są podbudowani, to oni mogą roznieść wszystkich, jeżeli tylko będzie wpadało. Jabal McGee, no to jest... Jemu nikt już nic nie zabierze. No, kogoś ludzie z niego śmiali, on pokaże dwa pierścienie, jest mistrzem NBA, jest naprawdę super zadaniowcem, wywiązywał się za... w Warriorsach. Rajon Rondo znowu ma świetny przykład, bo jak wiem, tu on może być świetnym mentorem dla Lonzo Balla. To, jakie on czasami ma zagrywki, czy miał do Antonego Davisa w poprzednim sezonie, czy wcześniej w Sacramento, jeszcze wcześniej w Boston, kiedy zdobywał mistrzostwo, to może być naprawdę ciekawa drużyna. I moim zdaniem w tym sezonie będzie albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Nie, jakoś nie widzę w tym momencie niczego pomiędzy. Nie mówię tylko o wyniku, ale mówię o samej grze, bo jeżeli ci ludzie naprawdę się zgrają ze sobą, to będzie naprawdę ogień w tym roku. No i ja się nie mogę doczekać w tym roku, bo naprawdę to jest dla mnie kod na pakiecie. Andrzej, powiedz mi, a który z nowych nabytków tobie się najbardziej podoba? Znaczy bym powiedział, który mi się najmniej nie podoba, bo niestety nie jestem fanem tego ruchu. Niestety nie podzielam takiego optymizmu tutaj Matka, jeśli chodzi o Lensa. Natomiast na pewno tak, powiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o ten, który mi się podoba, to numer jeden jest na pewno Magii. Po pierwsze dlatego, że zarabia tylko minimum dla weteranów. Więc biorąc pod uwagę cenę, to jest naprawdę super okazja. Facet, który jakby nie patrzeć, startował w finałach Golden State. Na 15-20 minut w meczu swoje robi. Fakt, swoje ligę przeszedł, swoje odcinki Shaquille Full zaliczył. Ale no, wnosi konkretne umiejętności, których tej drużynie brakowało. Przede wszystkim wykorzysta wszystko, co jest nad obręczą, każdą piwę. A tu w Lakersach będzie po prostu od groma podających, przecież takich cech podających jeden klub jak LeBron, Rondo czy Ball, to badawno nie mówiliśmy. Świetnie biega do kontrataku, a wiem, że Lakersi będą chcieli grać bardzo szybko. No i ktoś też po broni grozi blokiem pod koszem, więc taka opcja na, tak jak mówię, myślę, że do 20 minut na mecz. Za taką cenę to jest okazja, to nie ma co narzekać, mimo że tam ma swoją historię, ma swoje stopy. Natomiast to jest też tak, widzę sobie cały koszykarski świat puka się w czoło, co oni zrobili. Rondo, Stevenson, poprawili sytuację. Ja powiem tak, obojętnie jakby tego nie oceniać, to za dużą uwagę poświęca się tej kwestii, bo to co roku ma rok. No, to nie są zawodnicy, przynajmniej na pewno nie wszyscy, którzy będą w punku, będą dłużej. Wiemy, że planem numer jeden jest wprowadzenie drugiej gwiazdy LeBrona, dużego nazwiska, którym LeBron będzie faktycznie myśleć o wygrywaniu mistrzostwa, o detronizacji może Golden State. No, w tym roku się nie udało, był tylko w sumie Paul George tak naprawdę z takich ranych targetów. Więc Lakersi poczekają sobie po prostu do przyszłego sezonu, utrzymają tą elastyczność płacową, utrzymają młodych graczy, którzy też no, na razie są, ale być może któryś z nich też padnie ofiarą ewentualnie jakiejś wymiany. I to, kogo oni pozyskali, czy to jest Rondo, czy to jest Grizzly, czy to byłby, nie wiem, Tyreek Evans, czy to byłby Wayne Ellington, to tak naprawdę można się to drugorzędne, bo wynik tego sezonu zależy przede wszystkim od Jamesa i od tego, jak będą grali młodzi, jak będą z nim się na parkiecie rozumieć. A to, czy Rajon Rondo będzie trafiał trójki na procencie 35 czy 30, no fajnie jakby było dobrze, jakby się komponował, ale wydaje mi się, że nie jest to jakaś super istotna sprawa, więc no bo nie jestem może fanem tych wszystkich ruchów, ale no nie przejmuję się tym przesadnie, tak bym powiedział. Dostaliśmy takich zawodników i musimy ich kochać.
A ja się wtrącę tylko, bo tak wymieniamy Rondo, McGee, Stevenson, a jednego nazwiska jeszcze do tej pory nie wymieniliśmy. No dawaj. Beasley? Dokładnie. Jest dwójka draftu. Nie wiem, no ja w ogóle nie mam pojęcia, jak patrzeć na ten transfer, bo ja nie widzę roli dla Beasleya w sezonie w Lakersach. Nie wiem, jakby... Ja powiem tak, mam takie, jestem pomiędzy tym, co Bartek mówisz i tym, co Andrzej mówi, ponieważ troszeczkę, może troszeczkę sceptycznie podchodzę, ale z drugiej strony wiem, że to są wszystko zawodnicy, którzy będą w tej, nie w pierwszej rotacji, tylko w tej głębokiej. Oni mniej minut dostaną niż młodzi, chociaż sądzę, że mogą odgrywać bardzo ważną rolę. Ja myślę, że dla nich to jest takie ciekawa sytuacja, bo dostają LeBrona obok siebie, i wszyscy tak naprawdę są w takim punkcie, w zasadzie poza McGee, który zdobył tytuł NBA, ale Stevenson, no Rondo też zdobył tytuł, ale Stevenson i Beasley mają bardzo dużo do udowodnienia. I to jest może chyba ten czas, w którym to już nie ma czasu na głupoty, tak? I to jest moment, kiedy oni muszą pokazać całej lidze. I też chyba mają problem z tym, że postrzega się ich przez to, co zrobili wcześniej, natomiast nie przez to, co pokazują na boisku. A w zeszłym roku to, co pokazywali na boisku, było naprawdę bardzo fajne. Beasley bardzo fajnie punktował, poprawił też trójkę. Dlatego ja widzę minuty Beasleya, bo z zawodników wysokich, których mamy na pozycji 4-5, jest pierwszoroczniak jeszcze Wagner i tak naprawdę mamy problem z obsadzeniem tych pozycji. Niewykluczone, że jak któryś wysoki złapie dwa faule, no to trzeba będzie grać Beasleyem i ja widzę w meczach, w których na przykład nie będzie nam szło w ataku, można wrzucić Beasleya, on może rzucić te 10 punktów z ławki w 10 minut. To robił to wielokrotnie w tym sezonie, w dużo gorszych warunkach w Nowym Jorku i myślę, że każdy z nich dostanie warunki, w których będzie mógł się sprawdzić. Przede wszystkim dostaną szansę, chociaż no, tak jak mówi Andrzej, nie należy się spodziewać, żeby odgrywali jakieś bardzo ważne role. Choć w przekroju całego sezonu i myślę, że w playoffach, to mogą być gracze na wagę, no może nie złota, ale no, bardzo, bardzo ważni, tak mi się przynajmniej wydaje. No właśnie, no Bartek? Jeżeli chodzi o Beasleya, to wiesz, że należy to po 30 punktów na wymiarku na fajnej skuteczności, więc myślę, że Luke Walton znajdzie dla niego jakąś fajną rolę. Te 10 punktów myślę, że już by było ok z ławki i jako ten jeden z niewielu wysokich w drużynie. Natomiast jeżeli jeszcze się wrócę do tego, co Andrzej mówił o Olesie Stevensonie, ja nie to, że jestem mega optymistą do niego, tylko ja po prostu lubię patrzeć, jak on gra. To jest taki typowy styl podwórkowy, streetballowy. W obronie też naprawdę pokazał, tak jak mówiłem, na przeciwko LeBrona Jamesa, że potrafi chronić. I ja po prostu lubię widzieć chłopa na boisku, który ma ogień w oczach, jeżeli tylko chce. Bardziej mi o to chodziło. Ja nie oczekuję, że on będzie rzucał po 30 punktów i będzie miał 15 zbiórek na mecz, tylko on potrafi w najważniejszych momentach wyprowadzić kogoś z równowagi, a to też wiemy, że w NBA się liczy. Tak, ja myślę, że właśnie przy Rondo i Stevensonie to było właśnie kluczowe, bo ja doskonale pamiętam, jak w zeszłym roku Lakersi grali z Pelikanami i Rajon Rondo naprawdę bardzo mocno cisnął Lonzo Balla, ale to nie było tak tylko, to nie było tylko twarda obrona, tam był trash talking, tam było cały czas szturchanie, łokcie, taka oldschoolowa obrona i to mi się naprawdę podobało, chociaż nie byłem nigdy fanem Rondo. Natomiast kurczę, stanąć naprzeciwko właśnie takich gości jak Rondo, Stevenson, no nie będzie miło z drugiej strony i to chyba był klucz, dlaczego Lakersi dobrali ich do składu, żeby puścić właśnie te bulteriery na Golden State, na niskich Golden State. Tak, tutaj trafiłeś, Rafał, właśnie nie będzie miło na pewno się grało przeciwko Lakersom. To czy Rondo wypalą, nie wypalą, ale na pewno nie będzie to przyjemne dla rywali mieć takich buterierów na sobie, którzy non-stop atakują, są agresywni, trash atakują, prowadzą do równowagi, to na pewno. Też się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że ludzie patrzą na tych zawodników za bardzo przez pryzmat reputacji. Te ruchy są krytykowane głównie przez to, że przez ich historię, tak? Przez reputację, jaką mają ci zawodnicy. Nie twierdzę, że pod względem umiejętności to wszystko są idealne fity, idealne dopasowania, ale na przykład taki Beasley, jak mówiliście, miał dobry sezon w Nowym Jorku, był skuteczny, efektywny.
Tak, oglądałem jego parę meczów i muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony też decyzjami, jakie podejmował, bo ja pamiętam go z czasów Miami Minnesota, kiedy po prostu łapałem się za głowę, jak potrafił wbijać w trzech obrońców, kiedy miał wolnych partnerów dookoła. Teraz wyglądało to dużo lepiej i on faktycznie na rok 3,5 miliona to nie jest zły ruch. Mój problem z Bizleyem jest taki, że on słabo broni. To jest kolejny wysoki do rotacji, który specjalnie nie broni. I pod tym względem trochę się martwię, bo tak naprawdę no, kto broni pod koszem w Lakersach? Magic pobroni, LeBron jak mu się chce. A potem musimy liczyć, że może młodzi się rozwiną, tak? To jest nie, mój podstawowy znak zapytania. Natomiast no, sam Beasley, sam sobie, no, ma swoją rolę w lidze. Jest na pewno świetnym, bardzo utalentowanym strzelcem, potrafi zdobywać punkty, rozciąga obronę, może być fajnym targetem, czy do odrzuceń, do ludowskich pasów z obroną na przykład. Więc widzę na pewno na niego rolę, ale no są duże znaki zapytania. To tylko pokazuje właśnie, jak on zmarnował swój talent, bo w dzisiejszej koszykówce, gdyby on tylko chciał od początku trenować i grać, to myślę, że on mógł być w top 5 na swojej pozycji dzisiaj, bez dwóch zdań. Przecież to jest dwójka draftu, no nikt z drugim numerem nie wybiera kogoś, kto nie potrafi grać w kosza. No chyba, że jest to Lonzo Ball. Ale on też potrafi! Tak, no ja mówię, dlatego mówię pół żartem, pół serio, ale jeżeli patrzymy teraz z perspektywy czasu, to myślicie, że gdyby Magic wiedział, jak będzie grał Donovan Mitchell czy Jason Tatum, to nadal by wziął Lonzo Balla? Wow, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja wciąż uważam, że Lonzo Ball za 2-3 lata będzie jednym z trzech najlepszych rozgrywających w lidze. Tak, bez wątpienia. Tylko tak jak mówię, no, gdyby Maciek wiedział, no to jest pytanie bez odpowiedzi tak naprawdę, bo potrzebowaliśmy rozgrywającego tylko i wyłącznie dlatego, że pozbyliśmy się D'Angelo Russella. Ale czy te wybory były takie dobre na przestrzeni tych lat? Tu mógłbym polemizować, no bo chociażby teraz patrzeć na Bena Simmonsa, tak, i na Brandona Ingrama. To jest ten sam draft, jedynka i dwójka draftu. I gdzie jest teraz Ben Simmons, gdzie jest Brandon Ingram? Tak, ale to ja myślę, że te tematy sobie zostawimy na następny podcast, kiedy przerobimy wszystkich młodych jeziorowców. Natomiast moje zdanie jest takie, że wiadomo było, że po pierwsze Filadelfia wybierała wyżej od nas, dlatego wzięli Bena Simmonsa. Natomiast wiadomo było, że Ben Simmons już jest gotowy do grania w NBA od pierwszego meczu. A z Ingramem sytuacja wyglądała totalnie inaczej. To było wiadomo, że to jest długofalowy proces. On będzie potrzebował kilku lat, żeby się wzmocnić fizycznie. I ja myślę, że on spełnia te oczekiwania, że w zeszłym sezonie zrobił dużo większy postęp niż powinien, chociaż to wciąż dla wielu nie jest to, co powinno być. Natomiast no, dla nas najważniejsze jest to, że LeBron widzi w nim potencjał i nie chce go nigdzie wytransferować. Słuchajcie chłopaki, bo czas nas bardzo mocno goni. Nawet dobrze, że zostało nam sporo tematów do przegadania. Zostawimy je sobie na kolejny pod. Zakończymy takim luźnym tematem. Dzisiaj Lakersi pokażą nowe stroje. Bartek, powiedz mi, czy widziałeś te przecieki może jakieś? Masz jakieś oczekiwania w stosunku do strojów nowych? Te bananowe, tak, na Twitterze, które były. To kwestia światła. Kolory się nie zmienią, to tylko kwestia światła. Kolory będą te same. To znaczy, no, na pewno te stroje bardziej przypominają te stroje, które były w czasach Shopa i Magica, tak? Czyli ten krój. Ale czy... Nie wiem, no naprawdę nie wiem. Tu nie mam żadnego pomysłu, jak to będzie wyglądać. I nie mam nawet zdania na ten temat. No, stroje nie wygrywają mistrzostw. Stroje nie grają, tak, dokładnie. Stroje nie wygrywają mistrzostw. Mi się osobiście podobały te, które były w zeszłym sezonie, nie miałem żadnych zastrzeżeń co do nich. Zawsze można coś ulepszyć. No, wyjdą na pierwszy mecz, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Andrzej, a jak to u Ciebie wygląda? To stroje mi się podobają bardzo z tych przecieków, które widziałem. Natomiast taka drobna dygresja, to mi się nie podoba bardzo, kiedy tutaj Nike przejął stery, to mieszanie barw, goście jasnych, gospodarze ciemnych. Strasznie mnie to radzi, jak widzę Lakersów, którzy grają u siebie w purpurowych, albo nie wiem, jak w finałach mieliśmy Golden State jasnych na wyjeździe. Nie wiem, może po prostu jestem oporny zmiany, ale chciałbym, żeby liga trzymała się tego tradycyjnego układu, chciałbym uderzyć Lakersów w złocie w Staples, ewentualnie w Bieli w niedzielę, a na wyjeździe w swojej purpurze i byłoby super.
No i ja mam podobne zdanie co do tych kolorów. Też bym chciał, żeby to gospodarze zawsze grali w jasnych strojach, natomiast jest jak jest. No i też bym chciał, żeby raczej Lakersi wrócili do strojów, które mieli w latach 90., 80. Teraz troszeczkę nawiązują do tych strojów, chociaż to nie będzie to samo. I tych, którzy chcą się przekonać, jak te stroje będą wyglądały, proponuję dzisiaj mocno śledzić no, Twittera Lakersów. Około godziny 19 już powinny być jakieś oficjalne zdjęcia. Panowie, ja Wam dziękuję za pierwszy jeziorany podcast, który sobie dzisiaj nagraliśmy. Ze mną był Bartek Kalisz. Dzięki, Bartek. Bartek Szkotny nawet, Kalisz na Skype'ie, bo mi zablokowali moje nazwisko, gdyż to jest niepoprawne politycznie dziś. Przepraszam, czytam z monitora. I Nie ma problemu. Andrzej Cymorek był też naszym gościem. Dziękujemy bardzo Tak. słuchaczom. Ja jestem Rafał Niewiadomski.